Witaj, Rzymaszki, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na okazji Regnum Polonia jako Królestwo Polskie. W ostatnim odcinku pokonaliśmy Niemcy. Tak, to w sumie było coś takiego, że to nawet nie był jakiś duży problem, dlatego że w sumie skończyło się na tym, że to dosyć łatwo zrobiliśmy. W tym odcinku musimy sobie kilka rzeczy poustawiać, tak żebyśmy mogli porobić. W głównej mierze musimy rozpocząć tutaj naszą odbudowę kraju wreszcie. Tak, przydałoby się trochę kraj odbudować. A ogólnie rzecz biorąc, to musimy poczekać jeszcze, żebyśmy rozbudowali swoje dywizje, dlatego że potrzebujemy 800 tysięcy, ale jak sami widzicie, już jesteśmy bardzo blisko tego poziomu. Więc Gwardia Królewska może tutaj pójść. Budowa nowoczesnego przemysłu w Polsce. W całej Polsce zaczęto pracę nad odbudową polskiego przemysłu i stworzeniu całkowicie nowej wizji kraju bez żadnej polskiej A i B. Jedna jednolita Polska, podkreśla nowy minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Rozpoczęła się nowa epoka w Królestwie, która ma przeistoczyć koronę w silne, uprzemysłowione państwo. Niestety pojawiły się problemy. Po zajęciu wschodnich kresów nasza gospodarka dosyć ucierpiała. Okej. Okay. Do tego doszedł masowy napływ ludności polskiej ze wschodu. Wszystkie prace nad budową przemysłu cywilnego zbrojnego na wschodzie poszły na marne, ale niedługo przyjdzie czas na wyrównanie rachunków z Sowietami. Oby. Jak to usłyszałem, to ja takie... Tak, na pewno. Okej, więc musimy... Rozbudowa portu w Gdyni. Gdzie jest rozbudowa portu w Gdyni? O, tutaj. Okej, w takim razie to zaczynamy. I ogólnie rzecz biorąc, to mamy tutaj trochę rzeczy. Myślę, że składki na to nie jest mi potrzebne. Więc zacznijmy od tego, żebyśmy tutaj trochę porobili sobie rzeczy, które możemy zrobić sobie bardzo szybko. Nie będę za bardzo patrzeć, po prostu po kolei będę robić. I żebyśmy byli na samym przodzie, jeżeli chodzi o technologię. Więc tak, z Litwą, jak mówiłem, Litwa, no to dosyć szybko sobie zdobędziemy wymagane, jeżeli chodzi o te środki, które potrzebujemy. Ale na razie musimy sobie trochę porobić innych rzeczy. To, co na pewno byśmy chcieli zrobić, to zmienić artylerię na dywizję piechoty. I poćwiczyć naszą armię na pewno. Chciałem coś innego kliknąć, przez przypadek to kliknąłem. No i w sumie mam już 800 tysięcy, w takim razie musimy poczekać trochę z naszymi, jeżeli chodzi o decyzjami, bo musimy zbierać teraz 150 tego, więc 150 siły politycznej będzie trochę problematyczne. My możemy na razie wysłać ich tutaj, trochę tam robimy sobie, jeżeli chodzi o szyfrowanie, ale my tutaj już zaczynamy sobie trochę robić. Możemy zostać mistrzem? Nie, lepiej nie. W takim razie czekamy na 150, jak się to nam wszystko porobi. A w międzyczasie coś tam innego niech się zrobi. To, co możemy zrobić teraz, to rozpocząć tutaj, by nasze dywizje część już poszły na ten rozkaz. Jak to wygląda z budową? Bo ja rozpocząłem budowę kilku rzeczy i się zbudowała. Po pierwsze pociągnąłem piątkę. Tak jak sami widzicie, już się zrobiło. A druga rzecz, co to jest? Rozwój zachodnich miast. Gdzie jest rozwój zachodnich miast? Rozwój zachodnich miast jest tutaj. Tutaj co chwila widzę to. Więc poczekamy sobie chwilę. Nowy prezydent Urugwaju. Wow. Naprawdę. To była najważniejsza wiadomość świata. Że jest nowy prezydent Urugwaju. Okej, i coś tutaj mamy. Naprawdę mam dosyć dużo do przodu, więc... piechotę morską. Tak. Zawsze warto ją robić, kiedy się o niej nie myśli. Okej, rozwój miast polskich.
się nie dziwię, dlaczego czasami mamy na minusie, jeżeli co chwilę mam jakiś cel narodowy, który takie, okej, czas, no nie wiem, zabrać ci 100 siły politycznej. Okej, dobra, to trochę jeszcze nam zajmie, więc będziemy przed czasem. Szybkość rozwoju. Mam jeszcze 150, więc czas zobaczyć. Problem Wilna. To jest znowu takie... takie przegadanie. Zaczynamy. To jest wojnę. Koniec Ligi Narodów? Okej. Okay. Może być koniec Ligi Narodów. Okej. Okay. Wiecie co? Może uda nam się wejść do stolicy w taki sposób. Okej. Okay. I zdobyliśmy. Zaiste. Koniec Ligi Narodów. Dobra, bierzemy. I Litwa została włączona do Polski. Nice, 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 nice. A teraz to, co możemy zrobić kolejne, to rozpocząć przygotowania do wojny z resztą świata. Okej, wielkie manewry wołyńskie, no to jest kolejna rzecz. Litwa została włączona w Rzeczpospolitą. Oczywiście, że będziemy zmieniać nazwę. Okej, jeden z generałów litewskich, stary Raskis, chce dołączyć do Armii Rzeczpospolitej. Litewski generał Stasis Rastikis chce złożyć hołd Rzeczpospolitej. Powinniśmy go zaakceptować. Okej, no więc... im więcej generałów, tym lepiej. Jest on jakiś dobry? Ma czwarty poziom, kawaleria, dobry obrona. Nawet. Okej, okay. W takim razie kontynuujemy. Tutaj kolejna ciekawostka. Ponowne utworzenie wspólnoty. Możemy zrobić wspólnotę. Nice. Mamy Rzeczpospolitej obojga narodów i Niemcy. I teraz znowu czekamy. Tak. W skrócie na tym polega, będzie polegać dzisiejszy odcinek, że może się nam uda zaatakować. Atakujemy. Lepsze karabiny. To jest nasz jedyny. Ten... Nie jestem fanem wielkim tego akurat Mio. Ponieważ on tylko jest nastawiony na jedne czołgi. No ale my pójdziemy na średnie. I to niech będzie taki cel nasz obecnie. Jakieś średniaczki? Nie, mamy przedwojenne podwozie tylko do jednego, więc musimy zacząć robić do innych. Ale my tutaj już ogarniamy. Na Łotwę trochę wyślemy, jeszcze na Estonię. I po tym... szczerze? Ile zrobiliśmy? 8 dni, dobra. Zróbmy w takim razie bałtyckie ultimatum. Nie powiem, nie jesteśmy na dobrej pozycji, jeżeli chodzi o atak albo obronę przed Związkiem Radzieckim, ale powinniśmy być na dobrej pozycji ogólnie rzecz biorąc. Coś tutaj jest? Tak, możemy królewskie dziedzictwo zrobić. No, trochę rzeczy tutaj jest. W takim razie wypowiedzmy wojnę. I po prostu po chwili załatwmy cały kraj. Możemy dać agresywnie, tak? Mega agresywnie. Okej, co tutaj mamy? Stację radiową. Trzeci poziom stacji radiowej. Nice. Nowa kolonia Królestwa Polskiego, terytorium Gami w zachodniej Afryce zostało przekazane Królestwu Polskiemu przez Wielką Brytanię w ramach zaufania i urodzin króla Jerzego I. Ostatni raz Gambia w terenach Rzeczpospolitej była, gdy Jakub Kettler przyjął Gambię i tworzył tam fort. W ramach szacunku dla historii oraz ludzi, którzy szanowali i respektowali nasz kraj po swojej śmierci, Sir Rekunda zmienia nazwę na Jakubów.
Specjalne jednostki legionów kolonialnych zostały wysłane na tereny Gambii. Brytyjczycy, gdy oddawali fort oraz miasto, byli zdziwieni, że Polacy uwolnili całą ludność i nadali im obywatelstwo Królestwa Polskiego. Prasa The Times opisała Polaków jako wspaniałych przyszłych gospodarzy, o których Imperium Brytyjskie powinno czerpać inspirację. Jakby to była prawda. Rząd polski ogłosił, że ma nadzieję, że na dalszą współpracę wymiany terytoriów zamorskich. Okej, okay, Gambia. No gdzieś tutaj jest. No zostało nam przekazane, czy po prostu ja tego nie widzę? O, jest. Gambia. No tak, no... Może ktoś nie wie o tym, ale jest historia taka, że tam gościu postawił fort i Polak i właśnie tam stworzył kolonię. Może to zrobimy? 200% jest fajne, ale z drugiej strony ten plus 500% to też nie jest zbytnio fajne. Okej. Okay. Ryga zdobyta przez Wojsko Polskie. To jest w ogóle nasz kor, czy... Tak, to jest region narodowy. Okej. Okay. Zdobyci i jeszcze ich flota. Uwielbiamy zdobywać flotę. Ponieważ wiecie, flota. Łotwa anektowana przez Polskę. Jest tutaj naprawdę dużo tych rzeczy, więc to mi się nawet podoba, ale z drugiej strony to jest takie typowe... No fajnie, dużo rzeczy. No ale większość tego tekstu jest taki... W sumie nie chce się nawet tego czytać, bo to jest po prostu jakiś fakt historyczny. Taki wiecie, że nawet aż tak bardzo do historii nie daje. Narazcie razem. Tak, możemy sobie zmienić. Ryga Królewska. W takim razie czas na Estonię. I czekaj, czy tutaj jest połączenie? Ja chyba nie ma połączenia. Okej. Okay. Dosyć szybko padło coś, czego nie mieliśmy. Ale to chyba była wina tego, że zostało zmienione regiony. I to jest główna wina, dlaczego tak się stanęło. Okej. Okay. Przejęliśmy Tallinn. I chyba czas teraz po prostu stanąć na granicy z Sowietami i im powiedzieć dzień dobry. Okej. Okay. Możecie tutaj wszyscy? Czas im powiedzieć dzień dobry. Okej. Okay. Zmieniamy Estonię. Tallinn Królewski, Hajr Królewski. Wow. Super zmiana nazw. A nie, jest dobrze. To nie wiem, co tak źle zostało zrobione. Okej. Okay. Powiem szczerze, zaczynamy zamieniać Gdańsk dosłownie w fortecę. Tyle rzeczy, ile jest w Gdańsku, to jest naprawdę więcej niż w całym kraju. Okej, wysyłamy. Jak to wygląda z zaopatrzeniem? Właśnie to chciałem w głównej mierze zrobić. Zaopatrzenie. Możemy pociągnąć trochę taką linię. Okej, czy sobie pociągniemy o coś takiego. Nie chcę mieć aż tak bardzo wystawionego na brzegu, ale chcę mieć tutaj dosyć sporo tych punktów jednak. Tak, bo niestety, ale większość z tego, co nam tutaj idzie, to jest po prostu z tego, że mamy małą kolej. I nie powiem, teraz już trochę bardziej ją ogarniam. Ale kiedyś nie ogarniałem. I to był problem przy jednej serii. Tak, źle się skończyło. Okej, okay, w takim razie w sumie mamy taką armię, że możemy już szykować się na Moskwę. Mówię szczerze, mamy już taką armię, którą możemy w głównej mierze robić coś takiego, że już szykować się na wojnę. Tylko oczywiście trochę jeszcze musimy zrobić takie przygotowania pod trochę więcej, jeżeli chodzi o czołgów. W międzyczasie oczywiście będą się produkować tam nasze dywizje, ale zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, w takim razie
Co tutaj możemy zrobić? Myślę, że powrócimy do tego i dokończymy już to, co mieliśmy wcześniej dokończyć. A tutaj te dywizje... O właśnie, ciągle zapominam. Dobrze, że akurat się kończy. Musimy broń przeciwpancerną wyprodukować. I ja ciągle zapominam je produkować. Okej. Niemcy nadal potrafią to robić. Okej. Dobra. I tutaj sobie ulepszmy. Oni nie byli ulepszeni wcześniej, dlatego też tak to było. Nie lubię mieć na zapasie takich starego sprzętu, dlatego lubię modernizować go. Wiem oczywiście, że to po prostu zabiera nam ten sprzęt, na tym polega modernizacja. Okej. Pewnie jakby była rozbudowa kolei, to była naprawdę kolej, a nie coś innego, ale to mówią, to powstawało w takim momencie, kiedy kolei jeszcze nie było. Inwestycja Fiata gdzieś tutaj jest. Możemy inwestycję Forda z wykrzyknikiem. Tak, możemy zrobić sobie to. Okej, okay, propaganda radiowa. Okej, okay, śmierć Romana Dmowskiego. Właśnie o to mi chodziło, że... nie, jako jedyna nie była wyznaczona ta partia. Chociaż ona też miała dosyć dużo członków, więc to było najdziwniejsze. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest dosyć memowy mod, więc nie obwiniajmy go o to. To jest coś takiego, że ktoś próbuje być bardzo historyczny w rzeczy, która kompletnie, ale to kompletnie nie jest historyczna. O, ostatnio widziałem ten Historical Point Redux, taki fajny obrazek zrobił. Z tym. Właśnie z tym. No, pociąg się to można nazwać, ale trochę inaczej się to nazywa. No tak, nowoczesna królewska kolej. Od Katowic do Białego Stoku. No i to jest taki, że tak powiem. On chyba dokładnie istniał, ale było coś takiego, że on po prostu był taki chyba regionalny. Więc skończyło się na tym, że nie był aż tak bardzo znany w całej Polsce. Okej. Okay. My stocznie. Zapomniałem o tym. Powinniśmy zacząć coś już zacząć większego budować. I problem z tego, że mamy braki. Nie mamy wystarczająco na to, żeby. Żebyśmy tutaj coś większego porobili z flotą. Dobra, coś tutaj jest. Tutaj się nam miło ulepszyło. Muszę ciągle... Jest podstawowy. To jest bliskie wsparcie. Muszę... Bo to jest po prostu na wyczucie, który dokładnie jest w miejscu, bo tak trudno przeczytać. Tam nie ma ikonek tych, więc to jest takie problematyczne. Okej. Okay. Co więcej samolotów się porobi, też będziemy potrzebowali więcej samolotów, więc to będzie ewidentne. Teraz nasz cel budowy. Jeżeli chodzi o to, to nawet dobrze się nam, że tak powiem, produkcja dobrze leży. Tak, możemy to zrobić. W głównej mierze to jest chyba przez to, że mamy radio lub coś takiego. Zorientowali się, że mają technologię badania radia, a mają propagandę radiową. To było trochę śmieszne, że mogłeś nie mieć radia, ale mogłeś robić propagandę radiową. Okej, okay, w takim razie jak już tu mamy, to wracamy do naszej armii. I w głównej mierze czekamy dalej. Czekajcie, bo my już mamy tą artylerię. Mamy już tą artylerię. I przydałoby się ją... I tak sporo dać, tak żeby już zaczęliśmy nadrabić to. Ok, możemy sobie tutaj też trochę rozłożyć akcentów. Wystawiamy dywizję? Nie, dobra, jak już się co lepiej porobi.
W międzyczasie może już jeden slot dodawczy będzie tutaj czołgi nam robił lepsze, bo potrzebujemy już trochę tych średniaczków zacząć produkować. I w głównej mierze już nie mamy żadnych wrogów. To w skrócie tyle. Bo większość naszych wrogów już jakoś nie ma tutaj szansy, żeby nas zaskoczyć, przynajmniej. Bo jak mówiłem, pokonasz Niemcy, wcześniej, jest wszystko ok. Rosja, no to po prostu ci manpower zje, ale ogólnie rzecz biorąc też prosta. No, po prostu trzeba poczekać na wszystko. Czy coś możemy porobić? Nie wiem, przeciwko innym państwom będziemy atakować ich, to może to wykorzystamy. Okej. Tutaj sobie trochę też porobimy. Nigdy nie pamiętam, co jest lepsze. Chyba to jest. Okej. I w sumie już ostatnie. Boom. Kończyliśmy rozbudować Gdańsk. Teraz Gdańsk to jest po prostu wielka forteca ze stoczniami. Nigdy nie sądziłem, że coś takiego powstanie w Gdańsku. Okej, trochę mnie się tutaj ulepszą stare pojazdy. Mamy coś jeszcze do ulepszenia? Nie, na razie tyle. Okej, coś tutaj jeszcze jest ciekawego. Możemy już tutaj usunąć wielki kryzys, więc możemy mieć gospodarkę wojenną przez 180 dni. Co jest fajne z jednej strony, z drugiej strony takie, a po co? Ale my tutaj jeszcze sobie tylko zwiększmy, bo mamy bardzo dużo do naprawy. Tak. Czasami zapominam to robić i wtedy się zaczyna taka szybka, dosyć naprawa. Dobra, mamy tutaj jakiś czołg ciężki, ale to tak nie jest nam zbytnio nie jest potrzebne. Czołgi ciężkie są fajne, jeżeli idziesz jakąś taką strategię dokładną, żeby mieć jakieś ciężkie dywizje do okrążenia, a my chcemy takie po prostu czołgi, żebyśmy mieli, ponieważ no niestety nasz wróg będzie trochę taki napakowany, więc warto mieć przygotowane nieco czołgów. Dlatego też pepance robimy. Okej. ZSRR tutaj rozpoczęło swój Sicko Mode. A my powoli robimy własny Sicko Mode. Okej. Fajnie, że są takie cele, które trwają 20 dni, takie, które są nieco dłuższe, bo dzięki temu trochę rozgrywka jest bardziej dynamiczna, nie powiem. I nie ma takiego problemu, że takie, o, teraz czekamy. Tylko jednak coś się dzieje, są też te eventy. Eventy też są takim fajnym rzeczą, kiedy nic się nie dzieje, żeby gracz po prostu sobie trochę poczytał. Ale jak jest wojna, to wtedy już trochę nie jest fajne. Ciebie weźmiemy. Wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze. I weźmiemy od lotnictwa, bo lotnictwo by się nam przydało też. I czołgi nieco też poszły. Dobra, doktrynka. O, akurat nam się skończyło, a już chciałem wykorzystać kolejne, ale już będziemy mieć wszystkie, zapewne będziemy mieć jeszcze jakieś bonusy do doktrynki. No, ale to już jest wina bardziej planowania. Ja też mam czasami takie, że te bonusy do doktrynki, kiedy już jest po jakiejś tam dużej wojnie. Okej, mamy już dobre tutaj, jeżeli chodzi o to, tylko że kompletnie mamy tylko tutaj. O co chodzi? Czy to jest jakiś bug graficzny? Mam jakiegoś buga graficznego. Bo nie wydaje mi się, żebyś to było poprawne. Okej, więc tylko tutaj sobie rozstawmy więcej tego. I jak sami widzicie, mamy sporo tych fabryk, więc na razie nie powinniśmy się przejmować budową militarnych.
Więcej tego. Mamy samoloty w rezerwach, ale powinniśmy już przygotować się na budowę kolejnego modelu. Tylko gdzie mamy slot badawczy? Nie ma tutaj. Nie ma tutaj filtra. O, tutaj jest. Mam dwa sloty badawcze przed sobą. Takie przez jakieś ostatnie 30 minut. A, bym chciał kolejny slot badawczy. Okej. No. To na razie tyle. No, nie zbyt dużo. Tutaj dużo odblokowaliśmy generałów, których chciałbym mieć jakiś. To nie jest spoko. Więc tego weźmiemy. Kim ty jesteś? Łączność. A to jakiś specjalny, bo chyba to. Albo może jest jakiś taki z podstawki. Zaraz zróbmy sobie w takim razie poznański zespół badawczy 70 dni. Okej, trochę to zajmie. Ale na tym będę kończyć. No, nawet ciekawy był ten odcinek z tym, jak przejmowaliśmy. Teraz tylko musimy poczekać, jakiś Związek Radziecki coś postanowi zrobić. Dokładnie coś. Dlatego, że nic więcej nie mamy. Finlandia się poddała, więc. Więc nie ma problemu. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. No to. Cześć.